Witam wszystkich jeszcze bardziej serdecznie niż zwykle w kolejnym odcinku GameTroll TV. Jest to materiał, w którym zobaczycie grę pod tytułem Nemesis, grę, na którą czekają nie tylko Polacy, ale wszyscy ludzie na świecie. Dobra, może nie wszyscy, ale znaczna ich część, ponieważ jest to gra, która zrodziła się w umyśle Adama Kwapińskiego i na Kickstarterze wsparło ją ponad 30 tysięcy ludzi i uzbierała ponad 3 miliony funtów. Teraz sobie pomnóżcie poprzez kurs, może nie ten, który aktualnie jest, tylko ten, który był wtedy i zobaczycie, jakie niesamowite pieniądze i zaufanie różnego rodzaju wspierający ulokowali w tej grze. I czym ta gra ich sięgnęła? Patrzymy na okładkę, widzimy obcy. Dla mnie jak najbardziej rewelacyjny klimat, aczkolwiek autor, który na tą grę wpadł pod koniec 2013 roku, powiedział mi, że nie, że bezpośrednim elementem, który wpłynął na fabułę tej gry, było ślepowidzenie. Tak więc zobaczcie sobie, co to jest. Ja do tej gry mam też taki, wiecie, emocjonalny stosunek, ponieważ za każdym razem, kiedy od pewnego momentu widzieliśmy się z autorem gry, on powiedział, dobra, chodź Piotrek, pogramy sobie w Nemesisa. Tak więc stwierdziłem, aha, dobra. Grałem w różne wersje tej gry, bardzo byłem ciekawy, co w końcu z niej zostało i jaka jest jej finalna wersja, i tak się złożyło, że egzemplarz dostałem wcześniej niż autor gry, ale cóż, można powiedzieć, jakoś to przeżyję. Mam nadzieję, że wy widzowie moi też, i teraz sobie weźmiecie herbatkę w dłoń, usiądziecie wygodnie i zagłębicie się w świat gry Nemesis, a uwierzcie mi, jest naprawdę kapitalny. Oglądajcie. Fabuła gry jest dość prosta i właściwie daje nam możliwość odegrania jednej z części filmu Obcy, tylko z innymi bohaterami na innym statku w pewnej innym zakątku galaktyki. Budzimy się bowiem na statku kosmicznym, który właśnie musiał awaryjnie wyhamować w trakcie swojego powrotnego kursu na Ziemię, czy gdzie tam aktualnie zmierzał, co zobaczycie zaraz w dalszej części filmu. My, czyli załoga, budzimy się i jak się zaraz okaże, zostaniemy od razu wrzuceni w wir wydarzeń, w której będziemy my, obcy pałantający się po statku, którzy chcą skrócić nasz żywot i nasze tajemne cele. Bowiem Nemesis to gra kooperacyjna jak Battlestar, choć tam były dwie zwalczające się grupy, tu każdy ma swój cel, a grę wygra, jeśli go zrealizuje, co łatwe nie jest, ale kiedy wyjdzie, długo po zakończonej grze będziecie przeżywali to, co się działo na planszy, a każda partia daje gotowy scenariusz na ciekawe opowiadanie. Właściwie chyba tak zostało napisane wprowadzenie do gry w instrukcji. Najpierw zagrano, a potem to spisano. W tej części materiału mógłbym po prostu skończyć na tym, że gra jest po prostu obłędnie wydana. Kiedy grałem w różne prototypy tej gry, próbowałem w wyobraźni nałożyć sobie klimat obcego na białe wyrysowane kartki i karty gry, które zniosły już niejedną poprawkę, ale nie spodziewałem się, że dostanę coś takiego. Mroczna plansza, no może trochę zbyt mroczna, ale na szczęście wszystko widać było w sumie i jak ma wyglądać pogrążony w mroku statek kosmiczny z obcymi. Karty postaci, ekwipunku i w ogóle wszystkiego można sobie w anteramkę włożyć i ozdobić pokój, bo to kapitalnie wygląda dla ludzi lubiących takie klimaty. Mówi się też, i jest to opinia z wszechmiar potwierdzona, że gry na Kickstarterze sprzedaje się plastikiem, a ludzie częściej kupują ten plastik niż gry i wiecie, jakby sprzedawali figurki do Nemesisa oddzielnie, to pewnie bym sobie część nabył. Są mega klimatyczne, nieźle wykonane, bo trzeba uważać na ogony obcych, bo te zahaczone o coś potrafią się wyłamać. Można je bardzo prosto i szybko pomalować i te, kiedy znajdą się na planszy, po prostu cieszą oko. Jedna uwaga, jak już dorwiecie swój egzemplarz, to uważajcie na skaner, bo ten jest dość delikatny, potrafi nadwyrężyć siebie i kartę do niego wsuwaną. Sama gra to dość dużo przygotowania do niej. Oczywiście osoby ją projektujące ogarnęły temat wypraski, ale zanim to wyjmiemy, czy dopasujemy po grze do wypraski, to jednak sporo nam zerze czasu. Samo przygotowanie to oczywiście wybór postaci, dobranie do niej startowego ekwipunku, przygotowanie worka z obcymi, dobór słabości obcych, tasowanie wszystkich kart, przygotowanie planszy z rozłożonymi na niej kartonami pomieszczeń. No jest co robić, ale wiem, że entuzjazm w narodach jest na tyle duży, że raczej nikogo to nie zniechęci. I
i dopiero teraz przeniesiemy się do zasad, jakie panują w Nemezisie. Otóż wybieramy w przygotowaniu jedną z postaci spośród żołnierza, pilota, naukowca, mechanika, kapitana i zwiadowcy. Każda z tych postaci otrzymuje swój ekwipunek startowy i jeśli ma broń, amunicję, do niej, która w grze niezwykle szybko się kończy. Na początku gry otrzymujecie też dwa cele, które w pewnym momencie gry ograniczycie do jednego, bowiem po wybudzeniu z hibernacji jeszcze nie do końca pamiętacie, po co udaliście się w tę misję. Nie pamiętacie też, gdzie leżą poszczególne pomieszczenia, dlatego losowo rozmieszczaliście je przy przygotowaniu do gry. Ale wiecie, że z przodu jest kokpit, z tyłu silniki. W kokpicie jest ustalony losowy kurs, by go poznać trzeba się tam udać, a silniki nie wiecie w jakim są stanie, bo też losowo na początku gry ustalamy, czy są sprawne, czy nie. Spójrzmy teraz chwilkę na cele, bowiem to głównie one stanowią zawalistość tej gry. Waszym celem może być zmiana kursu statku, jego samodestrukcja i wasza ewakuacja ze statku, odkrycie słabości obcych, eliminację kogoś konkretnego na planszy, czy przywiezienie obcego na ziemię. No jest tego sporo i dzięki temu i przygotowaniu do gry każda rozgrywka będzie nieco inna. Ale przejdźmy dalej do gry. W waszej turze każdy z graczy ma do wykonania dwie akcje, może wykonać jedną lub wcale. Wtedy pasuje. Kiedy wszyscy gracze się ruszą, zaczyna się tura obcych, po ich fazie przesuwamy znacznik czasu. Kiedy ten dobiegnie do końca, gra się kończy, lepiej byście byli w swoich kabinach hibernacyjnych, bo inaczej przeciążenie was zmiażdży. Dalej sprawdzamy, czy silniki są sprawne, a następnie cele, ale wcześniej statek, o ile ktoś to uruchomi, może ulec samodestrukcji i każda osoba, która się nie wystrzeli z niego, zginie. I myślicie, że gra już się kończy? Błąd! Bowiem w grze wasze kontakty z obcymi będą skutkowały otrzymaniem kart, które teraz musicie sprawdzić specjalnym skanerem i to kolejny bajer. Jeśli na skanerze wyjdzie, że jesteście zarażeni, a nie taki był wasz cel, dzieje się słynna scena z obcego, czyli eksploduje wam klata i wychodzi obcy. No ale dobra, mam te dwie akcje i co dalej? Wchodzimy do pomieszczenia i co? I najpierw odkrywamy, co to za pomieszczenie. Super! Kolejny żeton informuje nas, czy w tym pomieszczeniu się paliamy razem z nim za chwilę, ile jest przedmiotów i czy gdzieś są zamknięte drzwi. Odnośnie drzwi, to fajny bajer. Zamknąć kogoś w pomieszczeniu z obcym, który dodatkowo płonie. Po wszystkim rzucamy kostkami na tak zwane szmery. Numer wskazuje, gdzie one są. Jeśli rzucimy tam, gdzie już były, pokazuje się obcy ciągnięty z wora. Lub nawet królowa, która naprawdę szybko może pojawić się na planszy. Poza akcjami z planszy będziemy wykonywać akcje z kart, które w liczbie 10 dostaliśmy na początku gry. Na początku tury dobieramy zawsze do 5 i akcje te są tak różne, jak różne są postacie, którymi gramy. Mechanikiem łatwiej naprawiać, żołnierzem strzelać, zwiadowcą przeszukiwać pomieszczenia i przemieszczać się po planszy. Z czasem będziemy jednak dobierać karty po spotkaniach obcych, te same, które potem trafią do skanera i te będą nam niestety zapychać rękę, więc warto w miarę możliwości szybko lub w ogóle się ich pozbyć. Pomieszczenia mamy różne, dają one nam dostęp do różnych przedmiotów. Sami też takie przedmioty będziemy mogli składać z już pozyskanych, ale w każdym pomieszczeniu będziemy mogli przeprowadzić charakterystyczną dla niego akcję, czyli wykroić sobie obcego z klaty, ewakuować się ze statku, uruchomić autodestrukcję, uzupełnić amunicję, ugasić ogień, wejść do gniazda obcych i porozwalać ich jaja. To znaczy te, które już zniesie matka. Opcji jest naprawdę dużo. Poruszanie po planszy i wykonywanie części akcji jest łatwiejsze, trudniejsze dla różnych klas postaci, którymi gracie. Czasem łatwiej przeprowadzić badania, naprawić pomieszczenia, które też mogą się zepsuć, strzelać do potworów czy przemieszczać się po statku, bowiem nie tylko możemy wpaść na obcego, ale pamiętacie tę scenę z obcego, jak obcy idą kanałami wentylacyjnymi? Tu też to mamy i lepiej wtedy zwiewać. Czasem przyjdzie nam walczyć z obcymi lub ich grupą i efekt tej walki zależy od broni, jaką mamy, ewentualnie posiadanej amunicji i szczęścia w kościach. Po jednym strzale rzucamy kostką i wychodzi na niej, czy trafiliśmy konkretnego stwora, bo jest kilka rodzajów, czy od razu zadaliśmy mu konkretne obrażenia. Zazwyczaj ciężko giną te bestie i może wam się wydawać, że system walki jest prosty, bo jest, ale wydaje mi się, że walka w tej grze to w dużej części przygotowanie się do niej, znalezienie na przykład granatu i wrzucenie do pomieszczenia z kolegą, a potem wpadamy, przeładowujemy gnoto i kończymy. Z obcym oczywiście. Kiedy zakończymy ruch, pora na obcych. Najpierw sprawdzamy, czy obcy atakują, wyciągamy kartę, sprawdzamy, którzy i od razu na karcie jest napisane, co się dzieje. Czasem mamy na to wpływ, co uzależniony jest od posiadanego ekwipunku. Następnie sprawdzamy, kto dostaje od ognia, to też mogą być obcy, i losujemy kartę wydarzenia.
zazwyczaj nieprzyjemną, która też poruszy obcych. Na koniec losujemy z wora jeden znacznik, który określa na przykład rozwój potworów w kolejną wersję, która zaraz trafi na planszę, czy będziemy zmuszeni każdy rzucić na szmery, przez co od razu pojawią się obcy na planszy, a przecież miało być tak w mojej turze spokojnie, już zaplanowałem wszystko. Tak, te myśli grze towarzyszą nieustannie. No dobra, pora ocenić grę, którą na samym początku powiedziało się, że jest naprawdę fajna, ale rozłożymy sobie to na kilka takich elementów. Zaczniemy sobie jak zwykle od wykonania i tutaj wiecie, oczywiście ochy i achy, jeśli chodzi o figurki, które naprawdę bardzo prosto się maluje i nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego super mega skilla, to idzie naprawdę bardzo łatwo pomalować, może kiedyś wam na kanale pokażę. Ale cała gra wygląda absolutnie przepięknie, ocieka klimatem, o czym jeszcze za chwilę i to wszystko zbiera się w taką bardzo dobrze poukładaną całość. Ale mam pewne zastrzeżenia odnośnie samego skanera, który rzeczywiście potrafi kartami, które dosyć często tam będziemy wkładać, troszeczkę nadwyrężyć, jak również i tym, że kiedy włożymy kartę w folię, skaner, no już musimy mieć takie naturalne światło, żeby wszystko można było widzieć, ponieważ w takim ostrym świetle, na przykład takim, który ja teraz mam, były pewne problemy. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, można byłoby do tego wszystkiego jeszcze dorzucić, że po całej imprezie, po całej grze, no dość długo się te elementy wkłada, jak również wykłada z samej gry i to może być takim elementem hamującym granie w Nemezisa. No ale cóż, warto. To teraz chwilkę porozmawiamy o mechanice, a także o klimacie. I wiecie, zrobimy to na raz, ponieważ absolutnie te dwa elementy, co nie zawsze zdarza się w grach, są bardzo, ale to bardzo mocno kompatybilne. Ponieważ zazwyczaj narzekam na takie elementy gry, gdzie po prostu mamy mechanikę doczepioną na siłę do klimatu, bo jakiś wydawca stwierdzi, ok, dobra, dawaj, lub grę w tym klimacie, to się na pewno sprzeda. Ok, być może sprzedasz, ale gra będzie jednorazowa i nie będziesz mógł je dalej rozwijać, ponieważ no ludzie nie dadzą się oszukiwać kolejny raz. Kupią inny tytuł. Ale jeśli chodzi o Nemezisa, tutaj mamy bardzo fajnie te elementy połączone, ponieważ tak naprawdę gra ma troszkę oczywiście zasad, ale ja totalnie nie czułem się w trakcie gry, że ja w tym momencie przesuwam pioneczki, aczkolwiek je przesuwałem, czy po prostu robię coś mechanicznego. Nie! Ja po prostu chciałem spierniczać z jakiegoś pomieszczenia, udać się zrobić, wypełnić jakiś cel, a przy okazji uwalić kogoś, bo miałem jakiś swój konkretny cel. To udało się osiągnąć fantastycznie. I taki jeszcze jeden element, który nie daje mi spokoju. Mianowicie fakt, że ta gra funkcjonuje w opinii co do niektórych jako gra kooperacyjna. Słuchajcie, ta gra nie ma nic totalnie wspólnego. To, że budzimy się na jednym statku wszyscy razem i startujemy jako fajna, miła, razem współpracująca rodzina, która po prostu na nim chce przeżyć, nie oznacza absolutnie totalnie nic. Każdy ma swój cel i po prostu po trupach swoich czy ewentualnie alienów będzie go realizował, co kolejny raz buduje taką atmosferę, nie wiem, wiecie, niezaufania, co ty robisz, dlaczego, a jeszcze po prostu z każdej strony będą napierniczać was te alieny, no po prostu to jest genialne. Tak więc, żeby nie przedłużać, jeśli nie załapaliście się na Kickstartera i nie macie Nemezisa, to jest to gra, jeśli mienicie się wielkimi graczami planszowymi, którzy polują nie tylko na wszystkie tytuły, nowinki, które się ukazują, tylko po prostu na nowe, kapitalne, świetnie wydane gry z dobrą mechaniką i klimatem, to jak najbardziej Nemezisa na swojej półce musicie mieć. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!